Oj tak, jest takie wstrząsające, zupełnie zachowany, i to jest w ogóle dosyć paradoksalne, wiesz, generał Jaruzelski starannie zadbał o to, żeby jego, to co on mówił we własnym gronie, gronie swoich oddanych towarzyszy politycznym, nie ujrzało światła dziennego, każą zniszczyć te scenogramy, bo to było spisywane straszne, żywcem wszystko. Natomiast o dziwo ocalały dwa scenogramy z dwóch posiedzeń biura politycznego tuż po zamordowaniu generała Popiełuszki. I to jest tak naprawdę wstrząsające. Mianowicie, tak jak otóż nie ma tam cienia ludzkich uczuć. Cienia! Ja oczywiście rozumiem, że na takim posiedzeniu to się decyduje, bo biuro polityczne to była najwyższa, przynajmniej formalnie, takie najwyższe gremium w strukturze władzy ówczesnej. Generał Jaruzelski przez pewien czas miał swoje własne jakieś takie już. Ale to biuro polityczne było najważniejsze, chociaż nigdzie w prawie nie zapisane, w prawie PRL-owskim. I tam po prostu się decyduje o sprawach władzy, a nie rozpacza. I tam, ale jednak to, że tam nie ma cienia ludzkich uczuć, to jest po prostu problem. To jest potraktowane jako problem. No mamy problem, że natłukli. Mnie się to kojarzy, przepraszam, z takie frywolne być może skojarzenie z filmem Pulp Fiction, gdzie w pewnym momencie jest taka ta scena, kiedy człowiekowi odstrzeliwują głowę i problemem tych bohaterów jest to, że im zachlapało krwią i mózgiem tapicerkę. Otóż mniej więcej taki jest stosunek generała Jaruzelskiego i całego politbiura do tego. Mamy problem. Tam nie ma śladu takiego, no, że możesz się jednak Przysławiem tam trochę twoi przesadzili. Nie! Po prostu mamy problem i musimy go rozwiązać. I tam już są zupełnie fantastyczne jakieś pomysły. To akurat Kiszczak i Jaruzelski, oni chcieli już po procesie, mi się wydawało, że jakoś tak to wszystko im świetnie poszło, i chcieli nawet pisać jakieś historie Kościoła, pisać historię o tym, jak szkodliwy był Kościół w Polsce i na świecie. Tak sobie go wykombinowali, że taki mogą jeszcze korzyść odnieść z tego. Z tego zamordowania księdza i z tego wszystkiego poruszenia, co moim zdaniem było świadectwem kompletnego rozjechania się z nastrojami ludzi. To było naprawdę wtedy całe społeczeństwo było wstrząśnięte. Natomiast na biuro polityczne, znaczy było wstrząśnięte. Ja tu pozwolę sobie na taką anegdotę z czasów studenckich. Nie byłem jej świadkiem, ale znam to z drugiej ręki, więc nie z pierwszej. Jak w takim klubie niedaleko Wydziału Polonistyki, gdzie wtedy studiowała córka generała Jaruzelskiego, odbywało się w przerwie między zajęciami, siedziały dziewczyny z polonistyki, tam sobie żywo rozprawiały, bo ta Polska o tym mówiła. I w pewnym momencie, w chwili ciszy, dało się słyszeć głos córki generała Jaruzelskiego, a wiecie, mój stary też jest tym oburzony. No więc stary był zapewne oburzony, ale zupełnie czym innym niż większość ludzi. Stale był oburzony, bo rzeczywiście tu się coś zakotłowało w tym systemie władzy. Jak mówię, nie wiemy nawet dokładnie co. Natomiast na pewno stale nie był oburzony tym, przynajmniej nie ma żadnych śladów, żeby był choć cień jakiegoś tutaj jakichkolwiek ludzkich uczuć z tego powodu, że człowiek został zatłuczony pięścią i kijem i uduszony przy pomocy knebla i samozaciskającej się pętli, a potem wrzucony do wody, prawdopodobnie jeszcze żył. Więc chociaż tego dokładnie nie wiadomo. Więc zupełnie nie ma tam nikt z obecnych, ani ci twardogłowi, ani ci liberałowie ówcześni partyjni nie byli i generał Jaruzelski oczywiście na czele. On tam sobie pozwalał na różne takie jakieś niezbyt wybredne dowcipy, ale generalnie, jak mówię, to było cały czas na zasadzie, że zbiera się sztab kryzysowy, co my robimy z tą nieprzyjemną sytuacją, no że właśnie jest powszechne oburzenie, nie udało się ukryć, wiadomo, że to zrobili nasi, no i coś musimy jakoś tutaj zakombinować, prawda? I jak to mówił generał Kiszczak, mówił właśnie to, co jest w tym zachowanym protokole, piszemy akt oskarżenia, to znaczy prokuratura pisze akt oskarżenia, poprawił się generał Kiszczak. I mówił też wtedy, że ucinamy sprawę na poziomie pietruszki, no i ucięli, bardzo skutecznie. Rzeczywiście nic poza tym, co wtedy ujawniono, nie wiemy. Jest taki między innymi stosunek władzy generała Jaruzelskiego do tej sprawy osobiście.